Szatan z pewnością był najlepszym przyjacielem Kościoła. Bez diabła kapłani nie mieliby czym grozić swym wiernym. Szatan wiedzie was na pokuszenie, jest księciem zła. Jest przewrotny, okrutny, brutalny, ostrzegali. Szatan reprezentuje opozycję w stosunku do wszystkich religii, które potępiają człowieka za jego naturalne instynkty. Otrzymał on piętno zła, albowiem reprezentuje ciało, ziemskość i ziemskie aspekty życia. Szatan, główny diabeł świata zachodniego, był początkowo aniołem, którego rolą było niesienie raportów do Boga o ludzkich przestępstwach. Nie wcześniej niż w XIV stuleciu zaczęto go opisywać jako złe bóstwo, pół człowiek i pół zwierzę z koźlimi rogami i kopytami. Przed chrześcijanami cielesną stroną ludzkiej natury rządził Bóg zwany Dionizosem lub Panem. Pan był dobrym facetem. Symbolizował płodność ciała, żyzność ziemi. Za każdym razem, kiedy jakiś naród wejdzie pod nowe formy rządów, niedawni bohaterowie stają się czarnymi charakterami, łajdakami i nikczemnikami. Tak samo jest z religią. Najwcześniejsi chrześcijanie wierzyli, że pogańskie bóstwa były diabłami i wykorzystanie ich oznaczało zastosowanie czarnej magii. Zaś cudowne niebiańskie wydarzenia określali białą magią. Starzy bogowie nie umarli, lecz dostali się do piekła, stając się diabłami. Czterej koronowani książęta piekła to szatan, przeciwnik, opozycjonista, oskarżyciel, pan ognia, piekła, południa. Lucyfer, niosący światło, oświecenie, powietrze, gwiazda poranna, wschód. Belial, czyli bez pana, symbolizuje płodność ziemi, niezależność, północ. Lewiatan, wąż z głębin, morze, zachód. Diabły dawnych religii zawsze, choćby w części, miały zwierzęcą charakterystykę. Świadectwo stałych ludzkich potrzeb, aby zaprzeczyć temu, że człowiek także jest zwierzęciem. Świnia była pogardzana przez Żydów i Egipcjan. Fenicjanie czcili boga muchę Bala, od którego pochodzi diabeł Belzebub. Bot, Bal, Belzebub są identyfikowani z chrząszczami gnojnymi lub skarabeuszami, które pojawiły się, aby zmartwychwstać. Podobnie jak mityczny ptak Feniks podnosi się z własnych prochów. Persowie wierzyli, że dwie wielkie siły na świecie to Ahura Mazda, bóg ognia, światła, życia i dobroci, oraz Aryman, wąż, bóg ciemności, zniszczenia, śmierci i zła. Historia Fausta
była protestem czasów XVI wieku przeciw wiedzy, nauce, chemii i magii. Aby stać się satanistą, nie trzeba sprzedawać duszy diabłu lub zawierać paktu z szatanem. Ta groźba została wymyślona przez chrześcijaństwo dla steroryzowania ludzi, aby nie odłączyli się od owczarni. Kapłani chrześcijańscy nauczali wiernych, że jeśli ulegną pokusom szatana i będą żyli w zgodzie ze swymi skłonnościami, będą musieli zapłacić za swe grzeszne przyjemności oddaniem dusz szatanowi i cierpieć w piekle aż po wsze czasy. Teutońska bogini śmierci, córka Lokiego, miała imię Hel, tak jak pogański bóg tortur i kar. Podczas formowania ksiąg Starego Testamentu dodano do tego imienia drugą literę L. Prorocy piszący Biblię nie znali słowa Hel z dwoma L, co w języku angielskim znaczy piekło. Używali hebrajskiego Sheol i greckiego Hades, co oznacza grób pod ziemię. Używano również greckie słowo Tartaros, miejsce pobytu upadłych aniołów gdzieś w podziemnym świecie wewnątrz ziemi. A także używano słowa Gehenna, nazwa doliny w pobliżu Jerozolimy, gdzie panował Moloch i gdzie były zsypywane i palone odpadki. To stąd Kościół chrześcijański wytworzył i rozwinął ideę ognia i siarki w piekle. Większość satanistów nie akceptuje szatana jako antropomorficznej istoty z kopytami, kolczastym ogonem i rogami. Szatan jedynie reprezentuje siły natury określone jako moc ciemności, które zostały tak właśnie nazwane, ponieważ żadna religia nie wyciągnęła tych sił z mroku. Także nauka nie jest w stanie zastosować technicznej terminologii dla tych sił. Szatan jako Bóg, półbóg, osobisty zbawca lub jakkolwiek życzycie sobie go nazwać, był wynaleziony przez twórców każdej religii, aby napiętnować ludzkie tak zwane niegodziwe czyny i sytuacje na ziemi. Twórcy religii mieli pewność, iż nikt nie ucieknie przed tak sprecyzowaną winą, że fizyczne czy umysłowe przyjemności zostaną obarczone piętnem zła. Więc jeśli nazwano nas złymi, złem jesteśmy. I co z tego? Szatańska epoka jest dla nas. Satanizm reprezentuje szacunek dla tych, którzy na nie zasłużyli, zamiast miłości ofiarowanej niewdzięcznikom. Nie można kochać wszystkich i wszystko. Jeżeli cokolwiek jest stosowane ze zbytnią hojnością, to dewaluuje swe prawdziwe znaczenie. Miłość jest jednym z najbardziej intensywnych uczuć człowieka. Drugim jest nienawiść. Miłość niechciana jest nienaturalna. Jeżeli próbujesz kochać wszystkich, to zmniejszasz tym samym uczucie dla tych, którzy na nią zasłużyli. Tłumiona nienawiść może prowadzić do wielu fizycznych i emocjonalnych schorzeń. Ucząc się wyzwalać nienawiść skierowaną do właściwego adresata, unika się potrzeby przerzucania gniewu, jaką żywisz do wroga, na kogoś,
kogo kochasz. Nigdy nie było wielkiego miłosnego ruchu w historii świata, które by nie zaowocowało rzezią niezliczonej ilości ludzi. Musimy przyjąć, że czyniono tak w imię miłości. Każdy hipokryta, który chodził po ziemi, miał kieszenie wypchane miłością. Każdy religijny faryzeusz przysięgał kochać swych wrogów nawet wówczas, kiedy w swej fałszywości pocieszał się, Bóg ich ukaże. Satanizm wielu ludziom kojarzy się z brutalnością i okrucieństwem. Jest tak dlatego, że ludzie obawiają się stawić czoła prawdzie. A prawda jest też i taka, że ludzkie istoty nie zawsze są dobrotliwe i kochające wszystko. Ponieważ satanista przyznaje się, że jest zdolny tak do miłości, jak i nienawiści, uważa się, że składa uszanowanie tylko nienawiści. Przez uczciwe rozpoznanie i dopuszczenie odczuwania tych dwóch emocji nie dochodzi do ich mylenia. Bez możliwości doświadczenia jednej z nich nigdy w pełni nie będziecie mogli doświadczyć drugiej. Wiele kontrowersji narosło wokół satanistycznego punktu widzenia na wolną miłość. Często przyjmuje się, że aktywność seksualna jest najistotniejszym czynnikiem religii satanistycznej, a chęć uczestniczenia w orgiach seksualnych jest niezbędnym warunkiem, aby stać się satanistą. Gdy faktycznie ci, którzy nie będą interesowali się głębiej satanizmem, a jedynie jego aspektem seksualnym, mogą być totalnie zniechęceni. Satanizm rzeczywiście staje w obronie wolności seksualnej, lecz tylko w prawdziwym sensie tego słowa. Wolna miłość w myśl koncepcji satanistycznej znaczy dokładnie to. Możność dokonania wyboru, czy chcesz dochować wierności jednej osobie, czy też chcesz zaspokajać swe seksualne pragnienia z taką liczbą osób, jaka jest niezbędna do osiągnięcia satysfakcji. Satanizm w rzeczy samej nie zachęca do aktywności orgiastycznych czy specjalnych pozamałżeńskich przygód dla tych osób, którym nie przychodziłoby to w sposób naturalny. Bycie niewiernym dla wielu partnerów może być nie do przyjęcia i wręcz szkodliwe. Dla innych zaś samoograniczanie seksualne dla dochowania wierności jednej osobie byłoby przyczyną frustracji i stresu. Każdy musi rozstrzygnąć, jaki rodzaj aktywności seksualnej najlepiej odpowiada jej potrzebom. Okłamywanie samego siebie poprzez zmuszanie się do cudzołóstwa lub do posiadania partnerów seksualnych przed małżeństwem w imię udowodnienia innym lub co gorsza sobie, że się jest wyemancypowanym od seksualnego poczucia winy, jest tym samym według standardu satanistycznego jak pozostawienie niezaspokojonych potrzeb seksualnych z powodu zakorzenionego poczucia grzechu. Satanista uświadamia sobie, że jeśli ma być wytrawnym znawcą seksu i prawdziwie wolnym od seksualnego poczucia winy, to nie może być tłumionym tak przez tak zwanych rewolucjonistów seksualnych, jak i przez pruderię lękającego się grzechu społeczeństwa. Satanizm pobłaża każdemu rodzajowi działań seksualnych, który odpowiednio zadowoli wasze indywidualne żądze. Czy to będzie heteroseksualizm, homoseksualizm, biseksualizm, czy nawet aseksualizm. Jeżeli to wybierzecie i do czasu,
gdy nie powoduje to urazu u innego partnera. W przypadku powodowania bólu drugiej osobie nie należy zaliczać symbolicznego bólu wynikającego z lęku, zrodzonego z wstydliwej moralności seksualnej lub też z bólu zadawanego masochiście. Dlatego satanizm nie broni gwałtów, molestowania dzieci, aktów płciowych ze zwierzętami czy innych przejawów seksualnej aktywności pociągającej za sobą uczestnictwo tych, którzy tego nie chcą lub których przyzwolenie zostało wymuszone przez zastraszenie lub wprowadzenie w błąd. Nie ma dwóch ludzi o dokładnie tym samym apetycie czy zamiłowaniach seksualnych. Doskonałe połączenia partnerów są rzadko spotykane. Istotną rzeczą jest, że miłość duchowa i cielesna niekoniecznie idą w parze. Osoba, która obdarzona jest wielką potencją, czasem niesłusznie pomniejsza wartość miłości partnera o mniejszych potrzebach seksualnych. To nie fair spodziewać się entuzjastycznych reakcji na każdą złożoną propozycję. Jednakże i partner winien okazać ten sam stopień delikatności i w przypadku braku przypływu wielkiej namiętności może biernie, lecz ciepło zaakceptować kochaną osobę, a także nie narzekać, gdy niezaspokojony partner wybierze praktyki autoerotyczne, czy też bardziej odpowiadającą mu osobę. Głęboka duchowa miłość jest wzbogacana przez miłość seksualną i jest rzeczywiście potrzebnym składnikiem zadowolenia bliskich sobie osób. Lecz z powodu różnic w upodobaniach seksualnych, skok w bok czy masturbacja czasami stanowi potrzebny dodatek. Nie wszystkie wampiry wysysają krew. Wielu ludzi praktykuje wytworną sztukę obdarzania innego człowieka odpowiedzialnością, a nawet bezprzyczynowo wywoływać w nim uczucia zobowiązań dla nich. Satanizm chętnie objawi prawdziwe oblicze tych pijawek. Psychiczni krwiopijcy to indywidua, które okradają innych z energii życiowej. Nie pełnią pożytecznej roli w naszym życiu, ani nie są także obiektami miłości czy prawdziwymi przyjaciółmi. Wciąż czujemy się odpowiedzialni wobec psychicznych wampirów, nie wiedząc w zasadzie za co. Używają oni podstępnej psychologii, mówiąc: och, nie mogę prosić cię, byś to zrobił. A ty z kolei uporczywie utrzymujesz, że to nie problem. Są zbyt sprytni, aby jawnie was wykorzystywać, ponieważ zdają sobie sprawę, że moglibyście się czuć urażeni, a to byłby już powód, żeby im odmówić. Psychiczny wampir może egzystować, ponieważ sprytnie wybiera ofiary wśród sumiennych i odpowiedzialnych ludzi, którzy z zapałem wypełnią swe moralne zobowiązania. Jesteśmy prześladowani tak przez pojedynczych, jak przez grupy krwiopijców. Każda organizacja, czy to będzie fundacja dobroczynna, urząd opieki społecznej, fundacja religijna, czy też inne stowarzyszenie, starannie dobierają adeptów sztuki wyzwalania u innych poczucie winy. Dla owych wodzów pracą jest zachęcanie nas do otworzenia najpierw serc,
a następnie portfeli. Biorą sute wynagrodzenie za swą szlachetną działalność. Oczywiście są i tacy ludzie, którzy czują się nieszczęśliwi, dopóki nie złożą jakichś datków, lecz wielu z nas nie pasuje do tej kategorii. Sumiennej osobie sprawia wielką trudność rozstrzygnięcie pomiędzy dobrowolną a kłamaną dobroczynnością. Szalenie trudno nauczyć się mówić nie, gdy przez całe życie mówiło się tak. Jednakże, jeśli nie chce się być stale wykorzystywanym, to człowiek musi się nauczyć mówić nie. Jedynym sposobem na rozpoznanie, czy jesteście ofiarą wampira, to porównanie tego, co dajecie, z tym, co otrzymujecie od danej osoby. Jeśli ktoś nieprzerwanie czegoś żąda od was lub oczekuje przychylnego nastawienia do jego problemów, a gdy wy takiej pomocy potrzebujecie, ma zawsze mnóstwo innych pilnych zobowiązań, to wiedzcie, że macie do czynienia z krwiopijcą. Mądrze by było z miejsca unikać kontaktów z tego rodzaju osobami. Ich uzależnienie i płaszczenie się przed wami w początkowym okresie mogą się wydać bardzo pociągające, a ich materialne prezenty bardzo atrakcyjne. Uważajcie jednak i rozważcie, czy w konsekwencji nie zapłacicie za to wielokrotnie więcej. Nie traćcie niepotrzebnie czasu z ludźmi, którzy mogą was zniszczyć. W zamian skoncentrujcie się na tych, którzy okażą wdzięczność za to, że jesteście wobec nich odpowiedzialni i vice versa, oni czują się odpowiedzialni wobec was. Jeśli ty jesteś psychicznym wampirem, przyjmij przestrogę i strzeż się satanistów. Są gotowi i chętni na pełną radości przejażdżkę przysłowiowym kołkiem przez twoje serce. Pobłażliwość nie przyniósł. Największym osiągnięciem w rozwoju człowieka jest świadomość ciała. Satanizm zachęca swych zwolenników, aby zaspokajali swoje naturalne żądze. Przeto najprostszym opisem wiary satanistycznej jest zaspokojenie żądz i pobłażliwość dla nich zamiast wstrzemięźliwości i ascezy. Ludzie często mylą przymus z pobłażliwością, a przecież między tymi słowami istnieje ogromna różnica. Przymus nigdy nie wytworzył się przez pobłażliwość, lecz przez nieumiejętność pobłażania. Każdy lubi robić rzeczy, o których się mówi, że nie wolno ich robić. Zakazane owoce są najsłodsze. Słowniki encyklopedyczne definiują bogato te słowa, a krótko mówiąc, pobłażliwość oznacza wybór, podczas gdy przymus oznacza brak wyboru. W przypadku, gdy ktoś nie doznaje prawdziwego wyzwolenia swych żądz, musi liczyć się z ich gwałtownym nasileniem do stopnia takiego, że stają się przymusem. Jeśli by każdy człowiek mógł realizować periodyczne, a więc stale powtarzające się osobiste pragnienia w właściwym czasie i miejscu, nie bojąc się wyrzutów z czyjejś strony lub że zostanie się wprawionym w zakłopotanie, to swoje codzienne ziemskie życie wiódłby w stopniu
wystarczającym i bez frustracji. Istnieje grupa ludzi, która odda całe swoje serce, jeśli wywrze się na nich presję, a więc ci, którzy potrzebują znosić cierpienia, pewną dozę niewygód, aby wykorzystać wszystkie swoje zdolności, na przykład artyści. Nie znaczy to, że wszyscy artyści należą do tej kategorii. Przeciwnie. Wielu artystów jest niezdolnych do pracy twórczej, dopóki ich podstawowe zwierzęce potrzeby nie będą zaspokojone. Większość ludzi nie jest artystami czy indywidualistami, lecz należy do przeciętnej klasy pracującej, odczuwającej brak prawdziwego wyzwolenia swych pragnień. To ironia, że odpowiedzialna i godna szacunku osoba, ta, która płaci rachunki społeczeństwa, dostaje w zamian najmniej, że ten, kto musi być stale świadomy swych tak zwanych moralnych obowiązków, jest ganiony za zwykłą poważliwość dla swych naturalnych pragnień. Ten, kto przestrzega swej odpowiedzialności, winien być najbardziej uprawnionym do wybranej przez się przyjemności. Bez krytyki ze strony społeczeństwa, któremu służy. Religia satanistyczna została stworzona z zamiarem powierzenia jej i wynagrodzenia tych, którzy wspomagają społeczeństwo, w którym żyją, nie zaś oskarżania ich za ludzkie potrzeby. Z każdego zbioru zasad religijnych, politycznych, filozoficznych może być wyodrębnione coś dobrego. Pośród szaleństwa myśli Hitlera jedno hasło stanowi jaskrawy przykład. Radość przez siłę. Hitler nie był głupcem, kiedy oferował Niemcom szczęście na poziomie osobowym po to, aby zabezpieczyć lojalność dla niego i zmaksymalizować ich wydajność. Sataniści są zachęcani do pobłażania siedmiu śmiertelnym grzechom, jeśli nie wynikają z potrzeby urażania osób drugich. Grzechy te były wynalezione przez Kościół chrześcijański tylko po to, aby zabezpieczyć winę na użytek jego zwolenników. Kościół chrześcijański wie, że niemożliwe jest dla kogokolwiek uniknięcie popełniania grzechów, gdy zawierają one wszystkie czynności, które my, będąc ludźmi, musimy naturalnie wykonać. Po nieuniknionym popełnieniu tych grzechów należy finansowo rozliczyć się z Kościołem pod postacią zarządzonej ofiary. Bóg przyjmuje napiwki od sumień parafian. Szatan nigdy nie potrzebował księgi przykazań, ponieważ naturalne siły i uczucia człowieka utrzymywały go w grzechu, pomimo demoralizujących prób, jakich Kościół chrześcijański dokonywał na ciele dla uratowania duszy. Daje to świadectwo, jak źle przyjmowano i nadużywano etykiety pobłażliwości względem przymusu. Aktywność seksualna jest rzeczywiście tak usprawiedliwiona, jak i popierana przez satanizm, lecz oczywisty fakt, że jest on jedyną religią, która uczciwie stawia sprawę, powoduje, że pisano o nim tak wiele. Jakkolwiek ludzie dzisiaj akceptują świadomie seks jako normalną i konieczną funkcję, ich podświadomość wciąż przechowuje zakazy, jakie nałożyła na nich religia. Prawdziwy satanista nie jest uzależniony od seksu,
w większym stopniu, aniżeli przez jakąkolwiek z innych rządów. Nie jest perwersyjnym diabłem, który czyha na okazję, aby zdeflorować każdą cnotliwą dzieleczkę. Ani też nie jest ukrywającym się degeneratem, który skrycie czai się wokół sekszopów. Jeżeli pornografia w jakimś momencie wypełni jego potrzeby, to nie wstydząc się kupi jakiś świerszczyk i bez poczucia winy przejrzy go w wolnym czasie. Jest oczywistym, że przeszłe religie z dnia na dzień łagodzą swoje śmiechowarte ograniczenia. Jeśli jednak cała religia oparta jest na abstynencji, a nie na pobłażaniu, to i tak niewiele zdziała, nawet gdyby była poprawiana. Tak więc po cóż marnować czas, kupując owies dla zdechłego konia? Hasłem satanizmu jest zaspokojenie zamiast abstynencji. Lecz to nie jest